Witajcie, ja jestem Faga i dzisiaj opowiem wam historię mojego prawego oka. Zaczęło się od tego, że biegnąc ulicami miasta zauważyłem Steve'a. Postanowiłem do niego podbiec. Faguś, słuchaj, nocza teraz nie ma w domu. To jest twoja szansa, żeby zdobyć to jabłko. Co? Mówisz poważnie? Dobra, to lecę. No i bez wahania ruszyłem w stronę domku Nocza. Upewniłem się, że nie ma nikogo dookoła. No i podszedłem pod sam próg. Ach, no dobra. Raz kusi śmierć. Ach, dobra, to będzie szybka akcja. Wchodzę i wychodzę. Dobra, mam je. Czas stąd spadać. Oby tylko nikt nie zauważył. Dobra, nikogo nie ma, lecę. Powiedz, zdobyłeś to jabłko? Tak, mam je. Ruszajmy już lepiej. I tak oto ruszyliśmy w stronę naszego domu. Następnego dnia! Mam złe przeczucia. Faga, uciekaj, a ja spróbuję ich zatrzymać. Niestety Steve'owi nie udało się ich zatrzymać. Szybko wporywali nam do domu i postanowili mnie szybko złapać. Mój opór był daremny. I tak oto zostałem skazany na wygnanie do Netheru. Gdy pojawiłem się w środku, rozejrzałem się dookoła. Obróciłem się i portalu już nie było. Wiedziałem, że nie ma już dla mnie wyjścia. Nagle zauważyłem debriki na podłodze. Postanowiłem iść ich śladami. Tworzyły tak jakby ścieżkę, którą właśnie podążałem. Nagle moim oczom ukazało się kilka postaci. Postanowiłem podejść do nich. Aż nagle ujrzałem samego Herobrine'a. Podszedłem do niego oraz porozmawiałem z nim. Zaproponował mi trening, także zgodziłem się na to. Treningi z Herobrine'em nie były proste, ale starałem się jak mogłem. W końcu udało nam się wspólnymi siłami otworzyć portal do normalnego świata, lecz nie wiedziałem jeszcze wtedy, że Herobrine chciał mnie tak naprawdę wykorzystać w tym celu. Bez zastanowienia ruszyłem w stronę Herobrine'a i stoczyłem z nim pojedynek. Niespodziewanie podczas walki nagle Herobrine wyciągnął swoją diamentową motykę, którą przebił mi prawe oko. Myślałem już, że to koniec i że przegrałem już tą walkę. Herobrine zmierzał już w stronę portalu. Przepełniała mnie nienawiść, po czym nagle poczułem ogromną moc. Byłem w stanie otworzyć swoje prawe oko. Od momentu otworzenia tego oka nie pamiętam, co dokładnie się stało. Pamiętam potem jedynie widok pokonanego Herobrine'a. Przeszedłem przez portal, niszcząc go za sobą. Jak się okazało, pojawiłem się w innym wymiarze. Spotkałem tam Steve'a, nie znał mnie, i był farmerem, który błąkał po świecie po tym, jak utracił swój dom. Postanowiłem się z nim zaprzyjaźnić i wyruszyć z nim razem w świat. Tak oto wygląda moja historia. Widzimy się na przygodzie MOBA. Bye-o.